Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabellus, to jest kolejny odcinek przygód Kaźmierza w grze Farmers Life. Cały czas mamy sierpień 57, słuchajcie, światełka zapaliłem, żeby ładniej było. Chodźmy, słuchajcie, do kuchni, bo trzeba tutaj pogotować trochę, bo się zacier skończył. O kuźwa, ta ile dowaliła drewna, ty. Dobra, rozpalmy ogień, no się nie spodziewałem się, że Helenka to takie rzeczy będzie tutaj ogarniać, ale dobra, zacier ziemniaczany na bimber, bo jak pamiętamy, to z wodą jest problem. I trzeba tutaj przygotować sobie zacierki typowo na bimberek. No i niepotrzebnie wziąłem, kurczę, te, chociaż nie, dobrze. Dobrze, że wziąłem wiadra, bo trzeba będzie tutaj wody przynieść. Ja wiem, że wy uwielbiacie, jak ja tę wodę noszę, szlak, co po niektórych trafia, bo próbujecie mnie zmolestować, żebym beczkę tu postawił, ale ja z uporem maniaka tego nie zrobię, bo wolę w ten sposób. Mimo wszystko. Dobra, co tam dalej? Butelczyny się zrobiły w tych bimbrowniach, tylko no właśnie, ze względu na brak tego zacieru, to trzeba tutaj pokombinować. Nie wiem, czy tam słychać w tle, ale sieczkarnia cały czas chodzi. I trawkę przerabia. Jakoś tak zbladło to wszystko, było takie bardziej żółte to światło. Coś się graficznie zmieniło. No ale dobra, no niech i tak będzie, nie? Dobrze, dorzućmy wody. O ty syn... Pa, dopilnowała kuchni, to ona... O, skubana, ty patrz, no, taka dziołcha mnie tutaj w konia zrobiła. Słuchajcie, no gdybym wiedział... To bym nie dorzucał z wiadra, nie? Chwilę bym poczekał. Ale dobra, no to już wiem, że warto poczekać, bo małżonka gdzieś koło godziny 21 dorzuci, nie? To dobrze, to warto poczekać, to przynajmniej nie będę jakoś tak bezproduktywnie tutaj działał. Drewna jest mnóstwo, wybrać go nie mogę. Ale dobrze, mamy tutaj ogarnięty temat. Chodźmy w takim razie do stodoły. W międzyczasie wyciągniemy butelki. Niech tam będzie. Sprawdźmy... A co to się tutaj... Kuźwa, nie wiem, kto mi to wypierdzielił. Dolejmy paliwa może. Jak tu wychodzi? Zobaczcie, co tu się dzieje. Kuźwa, niesamowite. Dobrze, butelki, tak? 51 pustych butelek mam, 16 potrzebuję. Elegancko. I... O! Cholera, nie zdążyłem i mi wygasło. Dobra, dawaj tam, mistrzuniu. Dawaj, o, w ten sposób, na dobę. Bo ja tu chyba Kazika dzisiaj nie będę kładł. A, tu się jeszcze robi. Ale dlaczego produkcja... A, bo wody tu nie ma. A, to takie chocki klocki. A tu? A tu też nie ma. A to widzita. To takie rzeczy. Dodaj opału. Tak to zrobimy. Weź te butelczyny. A, no to tutaj jeszcze trzeba uzupełnić. No to szkoda... To szkoda, że Helenka nie ogarnęła tematu. Damy tutaj tak, o, nadyszkę wyrównamy elegancko, o, jest i woda. Pyk, no dobrze. Niech i tak będzie, trochę mi się to nie poskładało. 14 butelek, a nie 16. A, i wódeczka, ale to wódeczka to idzie do nas. Wódeczka idzie do nas, słuchajcie, bo inaczej to nie nada. Gdzie ta Helenka jest, kuźwa? O, dobra, tam stoi. Czy ona normalnie jak zombie. Dobrze. Helenko. Kochanie. Vi hoppas att det ändras efter premiären. O. Och du kommer att kunna vara ja, lubię jak ona mi tak tego. To fajne, takie miłe. Dobra, wódeczka tu idzie. Pyk. No i oczywiście będę musiał jeszcze wody dobrać, uzupełnić tam w tych bimbrowniach, bo to inaczej to nie nada. Weźeś ty, synu. Kazik, kuźwa, naprawdę. Słupów jeszcze nie postawiłem tam, gdzie miałem stawiać, czyli tam u koni. Natomiast w tym odcinku się tym, myślę, zajmiemy. I tam wszystko powinno być już gitarson, nie?
ale to zanim to nastąpi, no to trzeba tutaj... O, dopilnowała destylarni. Teraz żeś dopilnowała pipo destylarni. Coś tam kuźwa namodziła tej destylarni. Wody dorzuciłaś? No nie, no to jak dopilnowałaś? Co żeś tu zrobiła? No nie, no trochę, trochę dorzuciła tej wody, ale, ale opału nic. Ja to nie wiem. Kaziu, ja cię błagam, nie rób mi tego kuźwa. Przecież widzisz, że robota jest. No chłopie, weź ty się opanuj. Bój się Boga. Dobra, tutaj robimy tak i tak, dobrze. Na razie tyle styknie. Schowajmy te wiadra. Ej, Kazik, Kazik, co ja się z tobą kuźwa mam, to już naprawdę. Dobrze, zobaczmy jak wygląda sytuacja z paliwkiem. O, a tu? 69 trawy. Słuchajcie, ja proponuję, żeby może dorzucić jeszcze trochę, bo mam tu... Weźmy lampę, może będzie lepiej. O, mam tu trochę trawy, przynajmniej miałem kiedyś. O, dosłownie miałem. Dobra, to cofam to, co powiedziałem. To nic, damy radę z tą trawą, tylko trzeba się przebiec. Bo jest dużo trawy w tej starej zagrodzie. O, przy okazji zobaczymy, jak tam owies, nie? Owies, halo... Wyświetli mi owiec, o, za 38 godzin. Czy to owiec nie chce współpracować? Dobrze, zacier ziemniaczany. O, popatrz, kurde, dobrze jest. A tu też nie ma trawy? Eś, te... Nie wytrzymie, kuźwa, nic ze mną ostatnio nie współpracuje, no. No ale dobra, chodźmy, chodźmy szybciutko, bo trzeba zacier z kuchni zdjąć. Bo w przeciwnym wypadeczku to się za chwilę we mnie przypali. Cześć kochanie, co ty tutaj, nie mogłaś tego pozdejmować, skoro ty tu jesteś? Wszystko za ciebie muszę robić? No, ej, Helena, Helena, się nadajesz do tarcia chrzanu, kuźwa. Wodę byś uzupełniła, to tu ile ona dopierdziela tego, ja cię kręcę. No dobrze, tam butelczyny widzę, że się ogarnęły. To dobrze. Ale chyba nie wszędzie. No wszędzie. Dobra, to my jeszcze potrzebujemy tak, dwóch butelek, bo jak pamiętamy, to tam był problem. Więc tak, stąd zgarniamy. Aha, tutaj to dopiero będzie. Kurde, felek. No naprawdę, no nic ze mną nie chce tu współpracować. Dobrze, to jeszcze musimy poczekać. Kaziu! Normalnie, naprawdę. Tu już nic nie ma. Dobra, to zabierzmy wszystko. Wyłącz. Ale nie to wyłącz, tylko to wyłącz. Szkoda paliwa. No i dobrze, chodźmy spać, słuchajcie. Przekiłamy się trochę. Helena już chyba poszła spać. Coś tak czuję. O. I normalnie ja codziennie, jak się przy niej budzę, a ona jeszcze nie pójdzie do ojca, nie? Do roboty. To ja to się czuję, jakbym koło trupa spał. Bez kitu. A moja małżonka to naprawdę, kuźwa, po prostu... Uuu, Kaziu, jaki kuźwa zakochany. Co ci się... Kaziu, co ty tam, kuźwa, kombinowałeś, ty? Dobrze wypoczęty. Kazimierz czuje się naprawdę wspaniale, jest to niewątpliwie zasługa jego cudownej małżonki i jej pogodnego nastroju, o który Kazimierz dba jak może. Co on pierdzieli, kuźwa ty? Dobra, chodźcie, bo tam już na pewno w bimbrowniach się wszystko skończyło. O, dobra, tu rewelacja, ładnie, tylko zacznijmy od... Kazik, bo kuźwa naprawdę cię normalnie chyba puknę w łeb, bo kuźwa bez kitu. Ty już naprawdę przesadzasz. Tobie to małżeństwo to po prostu szkodzi, no. Ty lepiej chodziłeś, kuźwa, jak w zegarku, jak ty żeś był kawalerem. Dobra, tu jeszcze opału jest sporo, to po prostu wrzućmy sobie zaciery. Niech się tworzy. Ciężko się z nim teraz współpracuje, mu tylko jedno w głowie. Owies. Dobra. I gitara. Dobrze. Dobrze jest. Dobrze jest. To teraz tak. Bimber dorzucimy tu. No dorzuć.
Wódeczka nie. Słoiki. Wódeczka i słoiki do spiżarni. Zgaśmy światło, bo szkoda, żeby się wypalało. No. Ładnie, Kaziu, żeś to zrobił. Nawet za wajchę umiesz pociągnąć, także dobrze jest. I teraz, drodzy państwo, czeka nas... A co ty, Helenka, do roboty nie idziesz? Ciekawe. Słoiki ci tu, Helenko, dorzucam, także jakby co, to... O! O! A jak to się, kuźwa, stało? Helena! My się, kuźwa, tak to nie dogadamy, dziołcha. Bez kitu. Pilność zacieru, co by mi się nie przypaliła. Teraz tak, Kaziu jeszcze musi zjeść, bo zaraz będzie mi marudził. Słuchajcie, musimy pojechać, sprzedać paszę. O dobra, Kazik już najedzony jest. Musimy pojechać, sprzedać paszę, ale to musimy pojechać ciągnikiem, bo inaczej tego nie udźwigniemy, niestety. Więc tutaj jedynie co, to ciągnik potrzebny. Czy ja tutaj coś... Aha, ciągnik jest ten. Siewnik odłączony. A, to po ciulu mi tego paliwa tu zostawili. Opłaciła rachunek... 58, kuźwa? Za nockę... gdzie lampy się świeciły? No kurna, tego sołtysa to już naprawdę porypało i to tak zdrowo. Nie no, trzeba ciula gdzieś dojechać w po ciemku gdzieś, kuźwa, nie wiem, może w listopadzie, bo... Przecież to już skandal jest. Dobra, tutaj widzę, że owce wpieprzają i to tak ostro, to wszystko. Więc propozycja jest taka, żeby zanim ruszymy w drogę, to żeby może jeszcze zwierzaki nakarmić, skoro tu jesteśmy. To teraz tak, ze 40 tam sztuk paszy wezmę, chodźmy tu. Konie, bardzo istotna kwestia jest, więc one priorytet mają. Bo ja owiec to nawet nie strzygę. A co to takie tu? Ale że wszystko weszło? Nie, no nie gadajcie, że ja mogę wypchać ten paśnik po brzegi tą karmą. O, jakby tak było, to... Kurde. Może tak to sobie twórcy wymyślili. Czekajcie. Weźmy tak. O, dobra, jeszcze mogę biegać. W miarę szybko się tam przenosić. Cholera, ale jak to tak będzie wyglądało, to ja kuźwa nie zarobię na tym. To bym musiał cały czas z kosą zapierdzielać. No mogę tu wykosić, nie? To nawet lepiej by było, bo te gówna wszystkie byłyby widoczne. A nie, jednak nie. Dobra, tu weszło 49, ale to musimy pamiętać, że jeszcze trawa jest, więc to trzeba doliczyć. Okej, okay, tu 24. Żona poszła do pracy. No i dobrze, dupy nie będzie zawracać. Teraz tak. Tamtym nie będę dawał, bo one wpieprzają, kuźwa, i nie ma z nich pożytku. Kur jest tyle, że nawet pojedynczo jak znoszą jaja, to i tak jest tego od groma. Natomiast my skoczymy do... Och, jeszcze paliwo, kurna, mogłem najpierw zacząć od skrzynki. My skoczymy, słuchajcie, do PGR-u. Sprzedać oczywiście to wszystko. W zamian za to będę chciał dokupić ropy. Bo już mi bardzo, bardzo maluśko tutaj zostało tego. Więc nie wiem, tak, o, 16 wezmę, ciągnik zatankować. No i jakoś to będzie. W jedną stronę styknie. Chyba, żeby po prostu wziąć i się chamsko tepnąć. Nie, no nie tepnę się, bo jestem przeciążony. No muszę jechać. Muszę jechać. No dobra, to słuchajcie, to dajcie mi chwilę na to, żebym ja tam dojechał. Zaraz zobaczymy, jak to cenowo się będzie kształtowało, czy my w ogóle... Czy nam się to będzie opłacało, nie? Dobra, jesteśmy. Dojechaliśmy. I teraz tak, do tego tam chyba Staszka trzeba podjechać. Jak kuźwa, nie mogę zapamiętać tak stricte wszystkich tych imion. Jakoś to tak mi się kuźwa jedno z drugim nie spina. Ale dobra, powiedzmy, że to Staszek. Zaraz to zweryfikujemy. I...
I teraz tak sobie tutaj wykręcę elegancko, co by bliżej było. Cholera, problem jest w tym, że kurczę, tam mi się zacier zrobił i muszę szybko wrócić. Nie mam czasu na figofago, kurwa, tutaj. Piotrek to jest, dobra, ale byłem blisko. No i dobra, Piotruś, piątkę mi dasz za sztukę, tak? No okej, okay. No dobrze. Ciekawe, jak to z trawą tam by wychodziło. A, to słuchajcie, jeżeli ja bym powiedzmy od niego 500 trawy kupił i przerobił to na paszę, to ciekawy jestem, jakby to szło, nie? O, bardzo ciekawe. Czy to by mi się opłacało? Można zrobić taki test, słuchajcie, czemu nie? Ale tymczasem 1800 żeśmy zgarnęli, nie? I teraz tak, 500 trawy by kupił od niego. Dobra, zobaczymy, ile z tego wyjdzie. Jak taką 500-teczkę tam wrzucimy. Ja jeszcze muszę ropę kupić. Ja jeszcze muszę kupić ropę, słuchajcie, to od razu sobie tutaj stanę koło, to chyba stachu jest. I od niego kupimy. Dobra, już prr. I rozmawiaj. No, Staszek, no, siema Stachu. Stachu, słuchaj, ropę. Bo, kuźwa, mam biznes życia robię, wiesz? Mam tak, kuźwa, pomysły tutaj. Dzięki. No, i teraz trzeba wrócić. I teraz muszę się spieszyć. Ze względu na ten zacier cholerny, bo kuźwa, przypsnie mi, kuźwa, do gara i tyle będzie, nie? Dobra, przybyłem, słuchajcie, i teraz włączamy ten przybytek cały i wrzućmy te całą 500 tu. A, 400 wlazło. Kuźwa, dobra. Tego się nie spodziewałem. No i zaraz zobaczymy, to jest, mówię wam, to jest biznes życia, kuźwa, naprawdę. Kupiłem 500 sztuk trawy po 5 za sztukę, a pewnie jeszcze dopłacę do tego. Jestem przekonany, że tak będzie. Natomiast na razie to ogarniemy w ten sposób. Szybko zacier, bo kuźwa, to jest istotne. No niestety, ale tutaj troszeczkę mi się zeszło. Co, przypsnęło się? Nie. Elegancko, dałem radę. No to gitara. Dobrze, jest okej. Nie mam wody, mam to w dupie w obecnej chwili. Poczekam, aż Helena uzupełni. I będzie dobrze. Natomiast my tutaj powinniśmy mieć już butelki do zdjęcia. A, nie mamy. Jak nie mamy, to nie mamy. Trudno się mówi, żyje się dalej. I teraz pytanie brzmi, bo mamy rzucone te 400. I czy to wychodzi jeden do jednego? Czyli tak na dobrą sprawę, no to kupiliśmy za piątkę, sprzedamy za piątkę, nie? Ale kuźwa, biznes plus paliwo. Nie, no to wiecie co, ja proponuję, żeby może, skoro tak robimy, to żeby jednak ogarnąć to kosiarą. O, teraz się przyda. No i tak de facto to będziemy mogli to wykorzystywać. Zobaczmy, co tam słychać u mojego bydła całego. Ty urodziłaś już? Kuźwa, ty urodzisz, czy ty kuźwa jak słoń chodzisz w ciąży, co? No to już naprawdę irytująca jesteś. Może ona, nie wiem, może ona liczy ciągle na ten, że na L4 będzie siedziała. Dobrze, Kaziu, nie przejmuj się tym, nie pierwszy raz. Zaraz dam uprzątnąć. Nie uprzątnąć, tylko patrzeć pod nogi, kuźwa, a nie uprzątnąć. Dobra, tutaj kunie wypasione są, zobaczcie. Ta zdrowieje klaczka po porodzie. To tak byśmy mieli. Kazik, bo ci wyłączę funkcję mowy, naprawdę. Wszystko ładnie wypasione. Pa, w ostatniej chwili minąłem placuszka. Hono, hono! A kuźwa wzięła i tego wszystko powprowadzała mi do boksów. Ale wyprowadzi... O, i tu mamy źle baczka. I co, i jesteś na tyle, kuźwa, nie rozgarnięty, że nie wyjdziesz, tak? O, no i wyszedł. Hono, hono, bo cię trzeba opisać.
Dobra, jakby to opisywać, słuchajcie, żeby było dobrze, słuchajcie, bo to no właśnie, co się lampisz? To trzeba jakoś tak opisywać, żeby sprytnie było, to powiedzmy, opiszmy to jako pierwsze pokolenie, pierwsze pokolenie i nie wiem, kto ty jesteś, czy ty jesteś dzidziuś, czy nie dzidziuś, kuźwa, jeszcze męski, czy nie męski. Dobra, a ty? Źrebak. Czyli dwa źrebaki są, słuchajcie. A, to ja tamtego też prowadzę? No, chodź. Kurde, to ja teraz nie wiem, cholera. Niepotrzebnie to opisywałem, kurczę. Ale nie, to jest klacz, dobra. To jest klacz i to jest klacz. Okej, tutaj widać znaczki. O Jezu, dobrze, że ja się sam kapnąłem, bo za chwilę byłoby, że ślepy jestem. Ale że jestem, to taka prawda jest, nie? No to pierwsze pokolenie 2. Albo to będzie tak, klacz 2. A to będzie pierwsze pokolenie klacz 1. O. No i dobra, może być. Czy jeszcze jakieś rybaki są, o których nie wiem? Z jakichś dziwnych związków? Ty jesteś kuniem, to chodź. A ty za mną łazisz? No to ja cię nie odkliknąłem. No to masz, idź, jedz. I ty też. Dobra, a ty? Ty jesteś klaczką, zdrowieje po porodzie, to dobrze. Ty jeszcze możesz, nie? Więc nie trzeba cię chyba sprzedawać. Dobra, i ciśnij. No dobrze, to byśmy, proszę państwa, mieli. Słuchajcie, no to nie ma tragedii, nie? Czy jeszcze jakiś kuń, bo kunie mnie interesują, reszta mnie za bardzo nie interesuje z tych zwierząt. Tak, kuźwa w ciąży, dobra, wyprowadzę, no. Wypierdzielaj. I może byś w końcu urodziła, bo naprawdę się tych krów nie jestem w stanie pozbyć, no. No to też chodzi, kuźwa, jak słonica w ciąży, ja pierdykam. Tu kunie mają być, ty nie jesteś koniem, ty się nie przyzwyczajaj tu za bardzo, bo naprawdę, dobra, jeszcze jedna. Jak już wszystko wyprowadzam, to już wszystko wyprowadzę. Chodź, Mućka. Chodź, wy to chyba przez samo zapylenie. Wy mnie w konia takiego robicie, że naprawdę. Dobrze. Co byśmy mieli? 3000 mamy na koncie. W skarpetce. Zobaczmy, jak tam nasz biznes życia. No. Może być. Ja proponuję, żeby dorzucić resztę tej trawy i trochę jeszcze tego. I trochę paliwa dać. Bez przesady. O, w ten sposób. Gdzie ta trawa teraz? O, jest. Rewelka. Dobra, czyli seteczka trawy i troszkę paliwa. I niech tam się stworzy. Ja myślę, że to jeden do jednego się tutaj tworzy. Czyli z 400 sztuk trawy będzie 400... paszy, ale za to pytanie brzmi, jak ze słomą, nie? Czy to też jeden do jednego by się tworzyło? No bo jak tak, to już nieopłacalne byłoby przetwarzanie tego na paszę, bo słomę jesteśmy w stanie o wiele lepiej sprzedać niż te pasze, nie? To można z trawy robić, to nie ma problemu. Chodźmy na pole zobaczyć, jak tam nasz łowiec, bo tu też bardzo istotna kwestia jest. Bo za chwilę to trzeba będzie zbierać, nie? A, za dobę, okej, okay. za 24 godziny to elegancko. Nie ma tego zbyt wiele. Natomiast, no, lepszy rys niż nic, nie? Dobra, proszę państwa, myślę, że ten biznes życia nie wyszedł, niepotrzebnie te trawy kupowałem. Nauczka jest, ale to trzeba przekonać się na własnej skórze, żeby wiedzieć, czego nie robić, a co robić. Także tu nie ma to tamto. Mogłem przyjrzeć się wcześniej, w jakim stosunku to się produkuje. Nie przyjrzałem się, więc musiałem ponieść tego konsekwencje. Bywa.
Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie materiału. Zostawcie lajki, suby. No i oczywiście, jak zawsze, sekcja komentarzy należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.